Cześć, z tej strony Grzesiek. Dziś Wam pokażę fajny bajer do drukarki 3D, właściwie do filamentu. Jest tym bajerem worek próżniowy. Bardzo fajna rzecz. Nie jest on z takiego lichego materiału, on taki jest bardziej plastikowy. W zestawie dostajecie taki wskaźnik wilgotności, żel silikonowy, czy silika żel, jak to woli. No i ten worek. Dodatkowo jeszcze jest do worka dodana taki klips, żeby zaciągnąć tutaj tą uszczelkę niebieską i pompka. Tak zwana pompka do powiększania penisa. Bardzo fajnie to się używa, bo chcemy użyć, po prostu otwieramy. Nie ma żadnego problemu z wyciągnięciem, wsadzeniem filamentu. No i co? No i sobie zamykamy. Zamykamy sobie taki ten woreczek. Możemy go wstępnie wziąć sobie łapkami. Tu ten klipsik zakładamy sobie. Wciskamy. I tak naprawdę już mamy zamknięty ten worek. No i najtrudniejsza część to jest właśnie zasysanie tego powietrza. Trzeba mocno przycisnąć. I ciągniemy, zasysamy to. Musicie dobrze na to niebieskie kółeczko wcelować. Jest trochę roboty, bo wierzcie mi, to jest trochę ciężkie. Pompujemy. Jak sami widzicie, worek się kurczy. Możemy na maksa, tak na maksa, żeby to było ściśnięte jak barania dupa. Najtrudniejsza czynność to właśnie pompowanie, ale nie zrażajcie się. Jak ktoś rzadko używa filamentów, ma ich 20, no to spokojnie sobie może to leżeć. W tym. No i tak mamy ładnie zaciśnięty, pozbawiony wilgotności z zewnątrz worek. Widać, jak on mocno zaciska. Te obrzeża są bardzo mocno ściśnięte. I nie ma bata, że tam jakaś wilgoć wejdzie. Także zakup udany. Taki worek, to jest taki zestaw, kosztował mnie z tym, ten cały zestaw kosztował mnie chyba 14 zł z jedną torbą, tak? Torby można dokupić, także nie ma problemu. Polecam się i polecam ten worek. Także kupujcie, używajcie. Trzymajcie się, hej!